już teraz, na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Stanisław Dąbrowa, lider śląskiego PSL, jest z nami. Witam po raz drugi. Witamy Państwa. Też witam Państwa. Panie marszałku, za jakąś godzinę z kawałkiem rozmowy koalicyjne Platformy Ludowców i Lewicy. Czy rozmawiamy też trochę o warunkach, które postawi PSL właśnie w tych rozmowach? Czy te warunki będą wprost, czy odwrotnie proporcjonalne do stanu posiadania, jaki macie dzisiaj w sejmiku? To znaczy, wie pan, przede wszystkim będziemy rozmawiać o programie. Tak, to, co myśmy realizowali na to, żeby województwo rozwijało się w sposób równoważony, żeby tereny wiejskie były równoprawnie traktowane, jak i tereny miejskie. Będziemy mówić o sprawach transportu, bo wiadomo, że te sprawy transportu są bardzo istotne dla województwa. Także będziemy mówić o kulturze, o różnych tematach. PSL chce przejąć działkę Rasiu dawnego? Znaczy dawnego. Kultura powinna być przede wszystkim zostawiona w spokoju, powinna swoje cele realizować, a nie należy za bardzo w kulturze, bym tak powiedział, oddziaływać, bo to ludzie tam, którzy pracują, wiedzą najlepiej, co należy robić. Macie jednego radnego, Stanisława Gmitruka, ale z drugiej strony, gdyby nie ten jeden radny, to PiS miałby dziś samodzielną większość. No, trochę jak pan pewnie pamięta z lektur szkolnych Kordiana, no to dzisiaj można powiedzieć, że Gmitruk Winkelriedem Platformy, no. Tak wyborcy zdecydowali, że jednak wszyscy uważali, a myślę szczególnie PiS, że PSL to już jest w ogóle niepotrzebny, że ludzie na PSL głosować nie będą, a jednak dostrzegli to, co robimy na rzecz województwa, to, co robimy na rzecz środowisk lokalnych. W związku z tym to poparcie od mieszkańców województwa, bo osiągnęliśmy, bo trzeba było osiągnąć próg powyżej 5% i to się udało. Oczywiście w żadnych sondażach nie przewidywano, że PSL osiągnie taki wynik. No i, tak się złożyło, że w okręgu częstochowskim jest mandat, których brakowało niewiele. Jeden mandat to jednak jest trochę niepowodzenie, patrząc na poprzednie wybory, chociażby poprzedni stan posiadania w mijającej kadencji. 4 lata temu były inne uwarunkowania. Wydaje mi się, że teraz w tych wyborach więcej ludzie głosowali na partie polityczne, w mniejszym stopniu głosowali na osoby. Mówi szef PSL. Tak mi się wydaje. W związku z tym, jeżeli w województwie śląskim PSL dostał powyżej 5%, to znaczy, że jednak jest dostrzegany. I to dostrzegany i postrzegany chyba nie najgorzej. PSL usiądzie dziś do rozmów z pełen dobrej woli w osobie Stanisława Dąbrowy, a czego pan się spodziewa na przykład po SLD, waszym drugim potencjalnym koalicjancie? No, oni będą mieć pewnie swoje oczekiwania. No mają dwóch radnych, więc pewnie wymagania będą mieli dwukrotnie większe niż wy. Ja myślę, że przede wszystkim jest sprawa programu. To jest najistotniejsze. Co my chcemy zrobić dla mieszkańców tego województwa, jak poprawić jakość życia. To jest główny cel, a nie rozmawianie o tym, co się chce. Bo jeżeli się określi, jaki program chcemy w ciągu tych 5 lat zrealizować jako koalicja, to potem dopiero jest łatwiejsza rozmowa o tym, kto będzie to realizował. A ile jest prawdy w kuszeniu waszych radnych, również waszego radnego w tym przypadku, przez przedstawicieli partii rządzącej? No, rozmowy czy próby rozmów takie się odbywały, ale to tak powiem, spłynęło po nas jak po kaczce. Rozumiem, że radny przewodniczący Gmitruk odebrał parę telefonów w tej sprawie? No nie tylko przewodniczący. Do pana też dzwoniono? No jak słyszę, że radny, który miałby przyłączyć się do Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku, utworzyć z tą partią właśnie większość, mógłby skasować naprawdę dobre pieniądze, to no, ktoś tu jest, będzie wystawiony na naprawdę ciężką próbę. Wie pan co, ja powiem tak, jak powiedziałem, ja mogę zagwarantować głową, i to mówię bardzo odpowiedzialnie, że nasz radny na pewno nie skusi się na jakieś dobro w zakresie materialnym. To jest właściwie, znając człowieka, bo to już trzeba mówić o człowieku. Chłopów się nie da kupić po prostu. Znaczy, wie pan co,
różni są chłopi i różni są ludzie, ale akurat ci przedstawiciele PSL, którzy są w sejmiku, są ludźmi, którzy są, mają ideę w sercu. W związku z tym tu nie ma rozmów o sprawach dotyczących... No, panie marszałku, pluralizm majestatis. Stanisław Gmitruk we własnej osobie z drugiej strony ma trochę napięku z dobrą zmianą, trzeba pamiętać. No to też trzeba o tym pamiętać, że też, bo Stanisław Gmitruk w stosunku do działaczy PiSu zachowywał się w sposób bardzo odpowiedzialny, nikomu krzywdy nie robił. Nawet jak przychodziło, że kogoś tam to wyrzucać z pracy, nikogo nie wyrzucał. A jego i owszem. A jego nie tylko raz, tylko dwa razy przynajmniej. Dwa razy wyrzucono z pracy. Ja nie wspomnę jeszcze w latach po 2006 roku, kiedy PiS doszedł do zmiany, tak samo go wyrzucono. Też go wyrzucono i to w niezbyt sympatycznych okolicznościach podobno. Ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim to są sprawy programowe. Jeżeli się PiS cały czas PSL oskarżał o różne rzeczy, których nie zrobił i mówił nieprawdę, no to teraz trudno jest siąść do rozmów z takimi ludźmi, którzy w oczy mówią co innego, poza oczami co innego. No, z drugiej strony słyszymy doniesienia, takie medialne, plotki o trwających, sprzed kilku dni informacja o trwających negocjacjach między PiS i PSL na temat koalicji w kilku województwach. W województwie śląskich takich rozmów nie ma. A może to jakaś strategia przed rozmowami koalicyjnymi z PO? Jak to, jakby była strategia, to byśmy pewnie mówili, że też chcemy rozmawiać z PiS-em. Taka strategia, która mówi, że chcemy rozmawiać tak naprawdę z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską, ogranicza pole manewru. W związku z tym my to mówimy, to co mówiliśmy przed wyborami, że nie wyobrażamy sobie współpracy z PiS-em, dlatego że trzeba pamiętać i dobrze pamiętać to, co przedstawiciele PiS-u o nas mówili. Na żadnym szczeblu, panie marszałku? To, co... Na żadnym szczeblu ta współpraca nie, z PiS-em? To my mówimy o przede wszystkim na poziomie sejmikowym. No ale sejmik na Pomorzu. Wasz radny Dariusz Męczykowski podobno namawia radnych PO, by przystąpili do Koalicji Obywatelskiej, by przystąpili do sojuszu z PiS-em. Jakoś mi się nie chce za bardzo wierzyć, bo pewnie jak zwykle jakieś plotki są puszczone. Tak jak ja też słyszałem, że w województwie śląskim to już PSL z PiS-em się dogadał. Więc to te różne, to jest działanie trochę na psychologii ludzkiej, że ktoś się łatwo złamie. No, inny przykład. Drogi, edukacja, rozwój regionu. Takie priorytety ustalono, jak czytam, w koalicji PSL-PiS w powiecie sieradzkim. Mówię, powiat czy gmina to są troszeczkę inne uwarunkowania. Tam zawsze do gminy, do powiatu głosowano na osoby. I tak jak sam o sobie powiedziałem, głosowano na mnie, nie głosowano, że jestem z PSL-u. Głosowano na Stanisława Dąbrowę, jak startowałem do Rady Powiatu. Natomiast jak się startuje do sejmiku, oprócz osoby, jeszcze z jakiego ugrupowania? Ale narzeka pan, że głosowano na partię, że jest upolityczniany ten sejmik, no a sami właściwie nie, traktujecie to jako polityczną arenę, tak? Że można w powiecie sieradzkim, a nie w sejmiku. Mówimy na poziomie i zawsze mówiliśmy, i tutaj się nie zmieniło nigdy nasze stanowisko, zawsze mówiliśmy, że koalicje na poziomie wojewódzkim PSL nie będzie wchodził z PiS-em. I tak będzie w województwie śląskim, nawet gdyby przyszło, że będziemy w opozycji, trudno, nic się wielkiego nie stanie. Wierzy pan, jeszcze raz zapytam, w tę jedność w środę, również wśród kolegów z Platformy? No, myślę, że, znaczy ja jestem raczej przekonany o tym, że ta jedność będzie. Natomiast, tak jak powiedziałem, no ludzie są też tylko ludźmi. Co, jeżeli ludzie okażą się tylko ludźmi, albo może wilkami się okażą i w środę ktoś się złamie z Platformy i zagłosuje na przykład za marszałkiem PiS, z PiS i to właśnie on obejmie stery województwa już za parę dni? Wie pan co, no to my się przecież nie obrazimy na nikogo. Będzie decyzja człowieka, który jak się w określonych opcji politycznej jest, to powinno się pewne zasady przestrzegać. To na koniec jeszcze pańska rada dla kolegów z Platformy? Jak o tę jedność zadbać, gdy takie pokusy czają się za oknem? No myślę, że jak pan marszałek
Sauga, przewodniczący Platformy, dobierał sobie osoby, które kandydowały do sejmiku, to dobrał sobie takie osoby, na których jest pewien. PSL sobie takich dobrał. No, zawsze tak robiliśmy. Stanisław Dąbrowa, lider śląskiego PSL, jeszcze wicemarszałek województwa, a już niebawem radny powiatu Zawierciańskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powodzenia na nowej roli. No, będzie troszeczkę inna, spokojniejsza. Do usłyszenia, dziękujemy Państwu, do zobaczenia. Dziękuję. Radio